Witajcie. Biblia na każdy dzień. Ewangelia według świętego Jana, 19 rozdział. Dzisiaj przeczytamy fragment od 25 do 27 wersetu włącznie. A stały przy krzyżu Jezusa jego matka i siostra jego matki. Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia tam stojącego, którego miłował, powiedział swojej matce: kobieto, oto syn twój. Potem powiedział do ucznia: oto twoja matka. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Krótki fragment wydaje się bardzo prosty i tak naprawdę powinienem pójść dalej i czytać dalej, ale zatrzymuję się w tym miejscu, ponieważ wielu ludzi z tego fragmentu wyciąga dziwne wnioski. I nie chciałbym nikogo urazić, chciałbym powiedzieć faktycznie, co ten fragment znaczy biblijnie i być może pozostawić to wam do przemyślenia. Przyjęło się w Polsce, że Kościół rzymskokatolicki naucza: Maryja jest matką wszystkich ludzi. Kościół rzymskokatolicki naucza też, że Maryja jest pośredniczką do Boga. I kiedy zaczęlibyśmy szukać i pytać, skąd ta nauka się wywodzi, to bardzo często księża, ale też teolodzy rzymskokatolicy powiedzą: no właśnie z fragmentu, kiedy Pan Jezus umiera i przekazuje swoją matkę w opiece Janowi i Jan, widzimy, że przyjmuje ją. No dobrze, ale ktoś czytający, powiedzmy, że pierwszy raz ten fragment, pierwszy raz słyszący o tej doktrynie, zapytałby, jakie jest połączenie pomiędzy tym, że Jan, apostoł, otrzymał zadanie od Pana Jezusa, aby opiekować się jego matką, jaki to ma związek na nas, dla nas, którzy żyjemy 2000 lat później. No właśnie. Tutaj otwórzcie swoją Biblię, sprawdźcie, nie ma ani słowa o tym, co dzisiaj widzimy w Kościele Rzymskim. Widzimy prostą sytuację. Jezus Chrystus umierający na krzyżu widzi przy tym krzyżu jedynego ucznia, Jana. Widzi kilka kobiet, w tym swoją matkę, i chcąc zaopiekować się, aby ktoś zaopiekował się nią, wiemy, że wtedy kobiety nie mogły chodzić do pracy, prosi o to, czy zleca to zadanie uczniowi, którego miłował. I temat jest zamknięty. Uczeń wypełnił to zadanie, tak wszystko na to wskazuje, bo nie ma żadnych informacji w Biblii, żeby było inaczej. I temat jest zamknięty. Naprawdę zadziwia mnie czasami, jak niektórzy ludzie wyciągają różne doktryny z Biblii, mimo że tam nie ma słowa o tej doktrynie. Nie ma słowa o tym, przecież Pan Jezus mógł powiedzieć: Janie, przyjmij tą kobietę jako swoją matkę i od tego czasu ona będzie matką wszystkich ludzi albo wszystkich chrześcijan. Cokolwiek. Gdyby Pan Jezus miał taką intencję, na pewno by to powiedział i na pewno zapisałby to Jan. Ale przeskoczmy trochę dalej, bo myślę, że dowodem kolejnym, poza tym, że widzimy tekst bardzo jasny i prosty, dowodem kolejnym jest to, co czytamy o Marii dalej. Dzieje apostolskie i listy apostolskie opisują historię Kościoła, opisują tak naprawdę kilkadziesiąt lat tego, jak Kościół wyglądał, co się w nim działo, jak Kościół się rozrastał, jak Kościół zmagał się z różnymi problemami, jak choćby z tym, gdzie apostolskie 15 rozdział, gdzie Kościół musiał podjąć decyzję, czy poganie nawracający się mają wchodzić pod prawo mojżeszowe, czy nie. Później Kościół zmagał się z wielkim problemem gnozy. Pierwszy list Jana jest odpowiedzią na ten problem. Ale patrząc na te wszystkie ważne wydarzenia w życiu Kościoła, na te różne zmagania, na podróże misyjne, na pisanie listów przez apostołów, na prostowanie różnych dróg,
Nie widzimy tam w ogóle Marii. Kościół rzymski dzisiaj chce nas przekonać, że Maria jest konieczna do zbawienia, że nie miała nigdy grzechu, że była zawsze dziewicą, że została wzięta do nieba z ciałem, ale tego nie mamy opisanego w Biblii. Dlaczego? Dlaczego opisany jest taki element, jak choćby wizyta Piotra w domu Korneliusza, a nie jest opisane ani jednym słowem, że którykolwiek z apostołów udawał się odwiedzić Marię? Przecież to jest naturalne, że gdyby ona była tak ważną osobą, to byłaby o niej wzmianka. Byłoby wiele wzmianek. Żaden apostoł nie udaje się do niej. Żaden apostoł nie wspomina nawet o niej. Co ciekawe, nawet Jan apostoł nie wspomina o niej. Ostatni raz Maryję widzimy na kartach Biblii w dzień Pięćdziesiątnicy. Później ta postać znika. Zachęcam. Weźcie swoją Biblię, otwórzcie. Nie wiem, czy zgadzacie się z moim poglądem, czy jest on dla was może obraźliwy, chociaż nie chciałem nikogo tu urazić. I myślę, że obiektywnie nic obrażającego kogoś nie powiedziałem. Staram się tylko dotrzeć do tego, co naprawdę mówi Słowo Boże. Niestety tak jest, że na przestrzeni 2000 lat chrześcijaństwo przyjęło wiele bardzo dziwnych poglądów. Część chrześcijaństwa, bo nie całe. No właśnie, ale powinno nam towarzyszyć, jeżeli chcemy iść za Chrystusem, poszukiwanie prawdy. Poszukiwanie prawdy w Jego Słowie. Dlatego zachęcam, jeżeli z tym poglądem się zgadzasz, to może nie ma sensu czytać tego fragmentu, ale jeżeli się nie zgadzasz, to zachęcam, przeczytaj raz, a może 10. A może 20. Możesz przeczytać w różnych przekładach? No właśnie. I zobacz, co dokładnie jest tu zapisane.